Cieńkotemka, witam was na kolejnym Giveaway Albiona. Dzisiaj rozdamy trzy dziki widmowy, ale zanim jeszcze coś o nich powiem, chciałbym wam przypomnieć, że w tej zakładce, właśnie w tej, w której są Giveaway, zaraz do niej też przejdziemy. Macie tam pingowane osoby, które wygrywają. Jeśli macie wyciszony serwer, no to wasza strata, sami musicie tam zajrzeć, jak minie ten czas giveawaya I zobaczyć, czy wygraliście. Jeśli tak, to piszcie do mnie i wtedy. Jeśli napisaliście komentarz pod, oczywiście, filmem z, z poprzedniego giveawaya, to wtedy dam Wam wasze wygrane. A wracając do dzików, dzik widłowy. To jest mount, który ostatnio pojawił się na odcinku, kiedy robiłem przewozy, na których tam zarabiałem te 1700 na godzinę. Pamiętacie? Na krótkich przewozach frakcyjnych, także już chyba Dziczka znacie. Dzik ma takie zalety, że po pierwsze ma dość spory tysiąc 1200 kg. Do tego ma który jest co minutę i powoduje, że jesteśmy niewidzialni na 5 sekund. Coś pięknego do uciekania przed pekerami bądź wychodzenia z tarapatów. I do tego, jak spadniemy z Dzika. I go tam gdzieś stracimy, to cały czas mamy pasywnie ten udźwik, który on ma. Nie tracimy tego dźwigu, czyli tak jak skrowy spadniemy z tej i potem będziemy przeciążeni na przykład, bo coś wieźliśmy. Tak, sam, tak z dzika właśnie jak spadniemy, to nie jesteśmy przeciążeni, także to jest duży, duży plus. No i dziczek taki kosztuje no około 2,5 miliona, chyba teraz 2300, 2,5 jakoś tak. Także nie najtańszy mount. Niektórzy narzekali, że nie mają takiego mounta do właśnie tych przewozów. To oto dzisiaj się pojawiają trzy takie dziczki. Ehm, oczywiście, ehm, trzeba napisać pod tym konkretnie tym filmem e, swój nick z numerkami z Discorda i na Discordzie, numerki, to wiecie, jak zdobyć. Trzeba w siebie tam gdzieś kliknąć i Wam się wyświetli wasz nick i wasze numerki wpiszcie e, w komentarzu. A na Discordzie, do którego link oczywiście jest w opisie pod filmem I potem trzeba jakże trudną weryfikację tutaj przejść przez regulamin i kliknąć odpowiednią rolę Żeby sobie to odblokować, bo niektórzy nie dają rady tutaj kliknąć w tą jedynkę Potem przejdźcie sobie do zakładki właśnie giveaway i tutaj kliknijcie reakcję i jeśli daliście tutaj reakcję i napisaliście swój nick z numerkami w komentarzu na YouTubie. No to już bierzecie udział w takim giveawayu. Jeśli wygracie, zgłaszacie się do mnie i odbieracie sobie takiego dzika widmowego. I teraz jeszcze wprowadźmy coś takiego, żeby nie było. Na odbiór macie tydzień, tydzień od momentu, kiedy zostaną ogłoszone wyniki, macie tydzień na odebranie nagrody. Także jeszcze czekam, bo nie wszyscy odebrali Behemota. Także tutaj przypominam. No i co? To chyba by było na tyle. Także myślę, że małcik jest spoko. I oczywiście dzisiaj mamy dziki widmowy, a za tydzień mniej więcej będzie pewnie kolejny giveaway. Możecie oczywiście już teraz w komentarzach. Tuż po tym tym e, obowiązkowej części, możecie napisać, co byście chcieli zobaczyć w następnym giveawayu, i może to właśnie się pojawi. To jest właśnie propozycją e, paru widzów z poprzedniego giveawaya. Także, e, także takie rzeczy po prostu urzeczywistniam. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, bierzcie udział, powodzenia. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.